Miau, 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 miau. Normalnie witam nowych, starych użytkowników w którymś tam z kolei odcinku z tego depozytu, który ostatnio wpadł, gigantycznego, po prostu patrzę, ciągnącego się stąd tam, będącego w takich reklamówkach. I te reklamówki wszystkie już rozbroiłem, została ostatnia, którą zrobimy komisyjnie, także jeden z większych śmietnikowych depozytów. No i co, polecimy sobie dalej, dajcie mi latarkę, żeby to wam podświetlić troszkę bardziej. Także co robicie, jak spędzacie weekend, wszystkim życzę zdrówka, zbliżają się święta wielkanocne, więc możliwe, możemy już powiedzieć, że wyrzucają to przed świętami wielkanocnymi. Przed świętami wielkanocnymi chcą mieć porządek. No i co, skończyliśmy na tym wspaniałym medalionie. Mega ciężka rzecz, coś nie przyciąga magnes, mosiąc mieć, nie wiem, powiedzcie mi. Tu widzieliśmy i co, zacznijmy od tego, co podobało mi się najbardziej. Pamiętacie? Myślałem, że, bo już trochę mi emocje tam poniosły, że garść medalionów się wysypała. No była to duża ilość, ale podczepiałem trochę, ale no nie była to garść, ale było to tyle medalionów. Zobaczcie, wyrzucili na śmietnik tyle bozi. To było przypięte do takiej saszetki, pamiętam. Zobaczcie, taka bozia. Nie wiem, czy to jest aluminiowe, bo to jest lekkie. To jest prawdopodobnie aluminium, bo to jest lekkie, ale wspaniały taki święty. A tu Matka Boska Gostyńska. Matka Boska Gostyńska, lecimy dalej. To może być srebrne, czy nie, czy mosiężne, nie wiem. Może być srebrne, patrzcie, może być. Nie wiem, ale już jest napisane, że na pamiątkę pierwszej komunii świętej. Na pamiątkę. Które datowanie, jak myślicie? Powiedzcie datowanie, taka, jeden się opiera na drugim, przy i piją wino normalnie, i piją wino. Następny jest taki też aluminiowy, też Parzynowska, Matka Parzynowska coś, ale jeszcze starło. Parzynowska, taki medalion Parzynowska, Najświętszej MSZN i coś takiego. Który medali wam się podoba najbardziej? Ja wam też powiem, który mi się podoba najbardziej, a wy powiecie, który wam się podoba najbardziej. Oczywiście potem zrobię fotorelację, będzie to w zbliżeniach. Te wszystkie medaliki też. To na pewno jest pamiątka z Częstochowy. Zwykły, leciutki, ale jak nie, zawsze niezwykły. Wszystkie rzeczy przedstawiające osoby święte są niezwykłe. Taki medalik. Tutaj dalej, ten może być już srebrny, powiem wam, ten chyba jest srebrny i stary bardzo, bo już przechodzi taką lekką tą, a z tyłu co jest, nie ma miedzi, nie ma, może chociaż nie wiem, patrzcie, pisze Lenfach Jezus Miraculek z de Pragułę, normalnie to jest z Pragi chyba medalik, czeski medalik, Pragułę, a tutaj taka Matka Boska. Nie pisze datowania, ale Matka Boska taka. Taki medalik wyrzucili. Jak jeszcze wyrzucili medaliki? Taki leciutki, ten. Też Matka Boska, a z tyłu widzę, że Jezus. To jest Jezus Chrystus, czy Święty Józef. Albo jeden, albo drugi. Ten może być ciężki, srebrny, wam powiem. Ten może być srebrny. Tu taka jakaś wieczerza, daje mu pewnie wino, tak? Nie, opłatek mu daje. Tym razem opłatek. Pamięta pierwszej komunii święty. To może być srebrny, bo jest taki ciężki dosyć. Magnesiwo nie przyciąga. Gdzie nasze magnesiwo? Tu. Patrzcie, tych medalików. Aluminium nie ma złomu. Nie ma złomu wśród tych medalików. Albo aluminium, chyba że no. Albo aluminium, albo wcale. Także spoko, to też, ten też pewnie miedziany jakiś, nie? Miedźka. Albo to jest plastik, powiem wam. To może być plastik. No, to jest plastik, a resztę to są. Ale fajne. No i co? Pamiątka pierwszej komunii świętej. Podobał mi się ten medalik? Nie wiem. Będzie fotorelacja, także szczegółowo w jednym odcinku postaram się to wszystko sfotorelacjonować dla was, żeby były szczegóły widoczne. Ten może być srebrny też. Jest srebrny pewnie, bo widzę już. Jakby przypominał monetę rzymską, powiem. Tak bym rzekł. Składa się z dwóch i z tyłu taki płaczący jakiś mnich. Nie wiem, co to znaczy. Może poszukiwacze skarbów. Detektoryści się też wypowiedzą w tej kwestii.
Co tu może być? No i co? Taki, widzieliście tego? O, tego nie widzieliście. Też ciężki, też może być srebrny medalion. Też może być medalion srebrny. Który wam się podoba najbardziej? Medalion. Który wam się podoba najbardziej? Ja wam powiem, że mi umie wygrywa jednak. Umie jednak wygrywa ten. Coś mam do niego taki jakiś dziwny, powiem wam, że to jest srebrny i że coś może jakiś taki wyjątkowy. Jakąś historię przedstawia. Mówi do dwóch dzieci, prawda? No i dobra. To by była kwestia. O, jeszcze tego nie widzieliście może. Taki jeszcze był. Także te wszystkie medaliki wyrzucili na śmietnik. Tyle rzeczy świętych. Dlatego mnie to przeraża. Dlaczego oni tyle tych rzeczy świętych wyrzucają na te śmietniki? Przecież patrzcie. Cała kolekcja medalionów. Patrzcie. Cała kolekcja. Dobra, no i lecimy dalej. Taki krzyżyczek wrzucili. Też pewnie miedź. Ciężki. No taki średnio. Mi się wydaje, że jest miedziany. Bo nie jest na pewno złoty. Za lekki. Ale fajny. Krzyżyk też by wyrzucili taki z Jezuskiem. No i co dalej? Takie klucz. A ten widzieliście? O, ten nie. Pamiątka z Częstochowy jeszcze. Jeszcze taki. Pamiątka z Częstochowy. Taka Matka Boska. Pamiątka z Częstochowy wyrzucili. Taki kluczyk mamy. Fajny. Zacząłem zbierać klucze. Także kolejny mosiężny pewnie. Mosiężny kluczor z PRL-u podpisany NB. NB. Co to znaczy NB? NB. Dalej. Co tu mamy ciekawego? Takie dwa kolczyki. Nie, tu były. Nie wiem. Zawieszki czy co to jest. Srebrne czy nie srebrne, ale magnes nie przyciąga tych rzeczy. Ja nie wiem, patrzcie. Magnes tego nie przyciąga. Zobaczcie, taka Bozia. Pamiątka z Częstochowy. Także pozdrawiam Częstochowę, naprawdę. Magnes. Nie, to nie magnes. Magnes, jakaś taka pamiątka. Trzeba sprawdzić, czy tu magnes jest. Ale taka Bozia i taki zameczek Częstochowa. Częstochowa, ratujemy was. No i co dalej mamy tutaj? Mamy, o, drugi motyl. Tym razem taki motyl będzie. Także motyl do motylów. I mamy już kolekcję motyli. Tu będziemy otwierać naszą. Co dalej mamy? Przechodzimy już tutaj w tą stronę bardziej. No i jeszcze zahaczymy o... Co to jest? Widzieliście Made in Poland? Takie coś. Elmot. Teraz dla majsterkowiczów. Orzeł do zgryzienia. Co to może być z Elmotu? Co to może być? Warto to wyrzucać na złom, czy nie warto? Czy lepiej jako część zabytkową to po prostu zostawić, jak myślicie? No dobra. Co tu jeszcze? No dobra, lecimy z następnym odcinkiem. Zdrówka dla wszystkich, sorki, że takie odcinki są 8 minut, ale tak musi być. Tak po prostu będę więcej, będziecie więcej widzieć, będę więcej mu wam pokazać. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Piątek. Lecimy dalej. Z drugaczka.